Siemanko mordeczki, dzisiaj na Szama Test wjeżdża ta czekolada deserowa, Roszen z kawałkami orzechów. Proszę bardzo, tutaj macie akurat, no niestety nie fokusuje, no to w takim razie będę musiał link do strony, zapewne, może nawet do strony producenta, właśnie. Podlinkuję w opisie. Jak nie, to po prostu znajdę jakieś zdjęcie i link do grafiki po prostu wstawię. I tyle. No to cóż, tu mam moje pudełko z czekoladek wedlowskich. Jak widzicie, całe upaćkane czekoladą, bo wiadomo, troszeczkę czasem się rozpuści. No i ja tutaj słodycze sobie trzymam zawsze. A nie wiem, czy wy widzicie, ale ten papierek jest taki, taką fakturę ma jak papier paczkowy. Albo taki szary papier, ale bardzo dobrej jakości. I jak widzicie, są tutaj też właśnie nadruki. Tutaj jeszcze, jak widzicie, jest polska naklejka, bo to jest oczywiście importowana czekolada. No dobra. To ciach. Weźmy tutaj naszą czekoladę. Ja to zawsze tak sobie odrywam, jak mam oczywiście sreberko, bo już teraz sreberka to rzadko się trafiają. Najczęściej w studenckiej, czyli w tej czeskiej czekoladzie, którą uwielbiam. Ale no, no cóż, kto jeździ do Czech lub pochodzi z Czech lub blisko czeskiej granicy mieszka. Lub ktoś, kto po prostu mieszka w Czechach, ten wie, co to jest studencka. I tak się prezentuje. Cała tabliczka. Proszę bardzo. O, jest i Roszen. O, i już oczywiście paluszki usmarowane, bo w pokoju jest ciepło. I tak się to prezentuje w przekroju. Teraz spróbujmy. Fajna faktura. Bogaty smak samej czekolady. Naprawdę to jest dobra. Dobrej jakości czekolada. Wiecie, jeszcze dobre orzechy są. Naprawdę świetna jakość czekolady. Do tego właśnie dobre te dodatki w postaci orzechów. Sorry, że tak nie widać za bardzo. No, nadal nie mam tego tripoda. Muszę sobie go zakupić, oczywiście. Ale pokażę Wam jeszcze na sreberku, jak to wszystko się prezentuje. Opa, opa, opa. Proszę bardzo. Tak się to prezentuje. Widać, że jest. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Mam nadzieję, że jako tako będzie widać, że jest tu po prostu wytłoczona nazwa Roszen. Ok, i teraz już mogę Wam powiedzieć moje
moje przeświadczenie graniczy wręcz z pewnością. Jestem prawie przeświadczony, prawie, nie, sorry, nie wiem, trochę się zaciąłem, nie wiem jak to powiedzieć. No, że jestem prawie pewny, że tu jest, są jakieś nuty owocowe. A w składzie jest tak: cukier, masa kakaowa, orzechy laskowe smażone, rozdrobnione 15%, tłuszcz kakaowy, kakao w proszku, emulgator lecytyny z soi, aromat waniliowy. Widzicie, nie ma tutaj żadnych owoców. A jednak po prostu chyba to kakao ma jakieś takie owocowe nuty. Także piąteczka. Leci piąteczka, naprawdę bardzo dobre. Nie ma efektu wow, ale jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre. No co jak co, ale takiego czekoladoholika jak mnie, no to trudno zadowolić. No to cóż, trzymajcie się, wielkie pozdro. Piona!